Siemano, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Devastation i rozpoczynamy teraz misję drugą, tak? Zobaczmy, o co w tym chodzi, jakaś mapa. Aha, fragment dziennika. No dobra, nie będę tego... No, zdecydowanie za dużo czytania jak dla mnie. Dobra, po prostu zaczniemy misję numer 2. Dobra. Chociaż może jeszcze coś sprawdzę. Nie. Zaczynamy. Mogę wydawać rozkazy wciskając V. Mogę im zabrać broń. O, użyj klawisza strzału, by zacząć. Dobra. Mam moje dwa pistolety? Są. Oj, coś mi FPS spadły. O, i już w porządku. Było takie chwilowe zamulenie. Dobra, to co mam robić? Iść za tobą? Nie, ty pójdziesz za mną. Wydać rozkaz. Atakuj, idź za mną, zostań. Dobra. O, szczur! O, o! A, w sumie... Co będę marnował naboje, jak ona za mnie to zastrzeli? Rower. Dobra. Nie ma co, trzeba iść i wykonać tę misję. Ach, te przyzwyczajenia z RPG-ów. Każdy kąt sprawdzić. Każdy... Aja! Każdy krzaczek, każdą roślinkę, czy tam coś nie leży. Może jakiś przedmiot potrzebny do questa, czy coś. No, takie przyzwyczajenia. Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj. Chodź tu. Hamburgery. Dobra, wydam jej rozkaz. A, atakuj. A co oni tam? Okej. Tu coś ciekawego leży? Nie. Jak w tych grach nic ciekawego w FPS-ach nie leży nigdy po kątach. No i znów mi FPS-y spadły. Czemu tak się dzieje? Na drabina. Zobaczymy tych gości. A! Oż ty dziwko! Jak on mógł? Zapiszę grę. Zajść mi od tyłu. Dobra, apteczki, więcej apteczek. Słyszę jakieś strzały. Dobra. Idź za mną. Dobra, zaszedłem ich od tyłu. Mogę tym pojechać? Oczywiście, że się nie da. No i gdzie mam teraz iść? Znajdź Gusa. Taką misję mam. Tu pewnie będzie. A. To ja już myślałem, że on tu jest, ale go nie ma. Znalazłeś sztachetę. Dobra, będziemy bić sztachetą. Siu. Dobra, tu już byłem. Coś się dzieje. Gdzie jesteś?
Aha, jak wcisnę M, to mam muzykę. O, to sobie muzykę posłuchamy. Tylko, że nie wiem, gdzie mam iść. Świetnie. Stąd przyszedłem. Słyszę strzały. Dobra, tu pójdę. Headshot. No dobra, już wszystkich wykończyłem. Chociaż w sumie tej muzyki nie powinienem słuchać. Zaraz będzie YouTube, prawa autorskie i te sprawy. Ale co mi tam? Może akurat ta gra jest stara i nie będą wołać od praw autorskich. Dobra, chyba tędy muszę pójść. Innego wyjścia to ja tutaj nie widzę, po dachach. Tu się nikt nie czai na mnie. Gdzieś tutaj musi być ten guz. Dobra, zapiszę grę. O, tu jeszcze nie byłem. No ale tu nic nie ma. Świetnie. Nie ma opcji, pokaż mi, gdzie jest guz. Nie ma. O! Leżę. Ale już wiem. Ale już wiem, gdzie trzeba iść. Dobra. Aha, leżę, bo mam 99 życia tylko. Nie ma co się dziwić. No, powolutku. Mam nadzieję, że nie wyjdzie ich więcej. Dobra, zapiszę grę. Znów, po raz kolejny. O, jaka wielka apteczka. I tylko... Tylko moja. Nie podzielę się z tobą. Idź sobie. Boom. Nie mogę cię nawet zastrzelić. Zabij go! Dobrze. Tak jak cię uczyłem. O! Hey Flynn, I got your message. I can get you some gear and get you in touch with other guys from the Resistance who'll know if Baxter made it. Now let's make a break for the safe house before more Pack Squad goons show up. I'll get the other things ready. You grab that GPS device over there. Hey, no, nareszcie GPS. What's your deal? I don't have a deal. I hope you know what you're doing, Flynn. Okay. Let's go. No, nareszcie jakaś porządna broń. We need to go meet a few disloyalists. They might have some info on Baxter. They're a few districts away, so we might have to fight our way through. Okay, let's go. Czyżby to był ten koleś, o którym mówiłem na początku pierwszego odcinka? Że jakiś rekin go zabił w tym. Just follow the white dot. It should lead you in the right direction. When you get close, a yellow dot will appear inside the scope to show you exactly where you are. No dobra. Skoro tak mówisz. A wracając do tematu. To chyba jest ten gościu, który umrze później w basenie zagryziony przez jakiegoś rekina. Nie wiem czemu to pamiętam. Już grałem to 7 lat temu. Może to nawet nie jest prawda, ale jestem ciekawy naprawdę, czy tak naprawdę było, czy to tylko moja wyobraźnia tak zadziałała. Tup, 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 idziemy. Mogę im wydawać polecenia.
za mną. O, nie ma to jak GPS. Uwielbiam to. Tam, taram, tam. Bardzo fajna muzyka jest w tej grze. Bardzo mi się podoba. Dobra, mamy jakieś nożyce do drutu. Teraz mam iść tam. Ale tu przejścia nie widzę nigdzie. Chociaż może tu. Nie, jednak nie. Tutaj nic nie mogę zrobić. To się wycofam trochę. Szybko padają. Muszę tylko zwiększyć swoją szybkość reakcji moją. Muszę zwiększyć. I będzie wszystko dobrze. W końcu to jest normalny poziom trudności. O, tutaj mam to rozwalić. Świetnie! To było łatwe. O, kibelek. Chcę rozwalić kamerę. Nie da się, kamery są niezniszczalne w tej grze. Wow, 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 wow. To nie wygląda zbyt dobrze. God damn it. Oczywiście nie zapisałem gry. No, w sumie... W sumie to nie zapisałem w ogóle gry. Ach, jaj, te moje fejle. Dobra, teraz będę co chwilę zapisywał, dosłownie co 2 minuty. Dobra, jest guz. Hey Flynn, I got your message. To już było. I can get you some gear and get you in touch with other guys from the resistance who'll know if Baxter made. No nie mogę tego przewinąć. God damn it. Pack squad goons show up. Ta gra mi zbyt bardzo wciągła, że zapomniałem aż zapisywać. I'll get the other things ready. You grab that GPS device over there. Hey, Grapey's chick, what's your deal? I don't have a deal. This was just a big misunderstanding. I hope you know what you're doing, Flynn. Let's go. Lecimy. We need to go meet a few disloyalists. They might have some info on Baxter. They're a few districts away, so we might have to fight our way through. Okay, let's go. Dobra, F6 zapisz. Ah, crap. I forgot the electro fence. I'll program the GPS to lead us to the garage where the wire cutters are. Aha, dobra, to była ta brama. It should lead you in the right direction. Bla, bla, bla. Już wiem, co mam zrobić przecież. Czemu tu nikogo nie ma? Dobra, teraz tak znów na szybko muszę tak grać, bo failuję. Failuję z zapisywaniem gry. Gincie! Koniec tego. Teraz to się wkurzyłem naprawdę. O, i teraz zapiszę znowu grę. I teraz to już normalnie nie ma opcji. Żeby nie przejść tej gry. Przeładuj.
No i co teraz? Teraz to działko jest moje. No. No i co? I co? Aż mi FPS spadają. No, jeszcze ktoś? No? Dobra, to już chyba koniec. Apteczka. I save. Dobra, zamknięte. I jedziemy z tym koksem. Dobra, jakaś chińska dzielnica z tego co widzę. Jakieś smoki. Dobra, chyba tam powinienem iść, ale najpierw zajrzę tu. Może coś tu leży fajnego? Oczywiście nie. O, misja zakończona sukcesem. Kliknij, aby kontynuować. Oczywiście, że chcę zapis. Dobra. Jakiś fragment dziennika, znów sobie go przeczytam tak na szybko. Dobra, Baxter wciąż żyje i teraz w następnej misji trzeba będzie go uratować. Zapewne. This is the heart of Chinatown, so stay close. I've got some badass new toys at my place, but we gotta make it there in one piece. No, będą nowe bronie. Tylko musimy przeżyć. Będę strzelał przez płot. Nie, nic nie widać. Zapis, żeby nie było. Trochę dziwne, bo... FPS-y mi spadają, kiedy wychodzi więcej ludzi. Naprawdę, nie mam aż tak, takiego złego komputera, a ta gra ma już naprawdę ładnych parę lat. Tam... A zmienię sobie muzykę, zobaczmy. O, to jest fajna nuta z tej gry, naprawdę. Uwielbiam tą muzykę. Sorry about the mess. Maid's on vacation. Pokojówka. Ciekawe, czy naprawdę ma pokojówkę. You ain't gonna make any friends in that ugly ass uniform. There's a bag of clothes in the back. I suggest you try some on. Pójdzie się przebrać. O. To jest dobry soundtrack. Polecam do słuchania. Nice, huh? Make sure you're well out of range when you blast one of those. O. No, teraz wygląda wiele lepiej. Yeah, you are. Okay, let's go. No dobra, ale tam jeszcze było trochę skarbów. O. Mogę coś tu zrobić? Dobra, mogę poprzeglądać kamery. Ups. Nie, naprawdę, ładny bałagan. Podobnie jak w moim pokoju. Hehe. Dobra, zapis. Dziwna broń. Dobra, ona chyba paraliżuje? Nie.
Nie. Ale mi się nazbierało ich teraz. Idę! Tam. Jakaś antena satelitarna? Czy co to jest? Nie wiem. Nieważne. Pizzę mają. Trochę zielona, ale co tam. Okej. Okay. A, zapomniałem, że mam GPS-a, który mnie prowadzi. Czyli jednak tędy mamy przejść. Amunicja mi się skończyła do mojego lepszego pistoletu. Ups. Nie jest tak źle na normalnym poziomie trudności. Na najwyższym pewnie bym co chwilę umierał. A tutaj jak widać nie zdarza mi się to zbyt często. Póki co. Coś tu leży przydatnego? Nie. Goddammit. Dobra, zrobimy coś takiego. Wszyscy atakuj. Idźcie, bo ja mam mało życia. Całkiem przydatna opcja. A w ogóle oni coś tracą życia? Chyba nie. O, duża apteczka. They were guarding these pumps for a reason. Let's blow them to hell. They were guarding these pumps for a reason. Let's blow them to hell. Aha, mam podłożyć tutaj bombę. Umieścić ładunek wybuchowy. No, dawaj, dawaj. I uciekamy. Uciekajcie, na co patrzycie? Łe. To nie był taki duży ładunek wybuchowy. Myślałem, że to pół budynku rozwali. Atakują ze wszystkich stron. Dum, dum, dum. Dobra, zapis. I chyba powoli kończy się mój czas na ten odcinek. Rozkaz za mną. Dobra, chyba nie ma tu nic, żadnego niebezpieczeństwa. Schowam się tutaj. O, i dobra. To będzie już koniec tego odcinka. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków z serii Zagrajmy w Devastation i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. To naprawdę nic nie kosztuje was. I dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!